Autostrady. Ja tylko dwa zdania od siebie. Zgadzam się, że to rzeczywiście jest zadziwiające, że żyjemy w wolnej Polsce, w wolnej Europie, a dług rośnie takie za Tuska, tak jak za Gierka. Czy w sprawie... Bardzo dziękuję za docenienie mojej kwiecistej retoryki, natomiast postawił mi pan zarzut, z którym zawsze mam problem, bo jak mi się mówi, że jestem pesymistą, to ja nie wiem, co odpowiadać, bo, że ja jakieś czarne wizje snuję. Naprawdę nie starałem się snuć wizji czarnych ani białych, ani by być pesymistą, ani być optymistą, tylko być realistą. No, długo by można się rzeczywiście spierać z rzeczami, które pan tutaj powiedział. Ja mam zupełnie inne zdanie co do tego, co uniemożliwiło Platformie realizowanie jej programu. Na pewno nie był to świętej pamięci Lech Kaczyński, który zawetował raptem, łącznie tam 18 ustaw, z czego chyba połowę mu poparł Trybunał Konstytucyjny, ale tak naprawdę z tych ustaw jedyna, która miała cokolwiek znaczenie, to była ta o służbie zdrowia. I to jest pytanie, czy ona by rzeczywiście coś w służbie zdrowia poprawiła. No zobaczymy, bo ona wchodzi, więc... Chociaż jakoś tak ministerstwo jej nie może napisać, chociaż była od dawna napisana. Ale już nie bawiąc się w takie drobiazgi, jeżeli przeszkodą jest kryzys, no to niewątpliwie ta przeszkoda będzie jeszcze bardziej narastać, bo kryzys będzie i to raczej wszyscy światowi analitycy są zgodni co do tego. Co do kwestii zadłużania, to właściwie to profesor Krzysztof Rybiński swoją krucjatę prowadzi, udowadniając, że jednak bardziej od Gierka i zapowiada tam kolejne obliczenia, w które niebawem przekażę w odpowiedzi na tekst, który był w piątkowej Rzeczpospolitej, więc niech on, tak powiem, się zajmuje tym udowadnianiem, że z Gierkiem nie jest tak jak ten. Natomiast ja chciałbym tylko zakwestionować, że mam wrażenie, że pan ulega tej magii cyferek właśnie, że ci mają 90%, a my mamy 50%, że mamy 4% wzrostu PKB. Wzrost PKB jest, myślę, że każdy ekonomista potwierdzi, wskaźnikiem szalenie zwodniczym. On nie jest wcale dowodem sukcesu. Natomiast jeżeli wzrostowi PKB o 4% towarzyszy na przykład spadek inwestycji o 10%, co analizował Dziennik Gazeta Prawna w piątkowym wydaniu, no to jeżeli przedsiębiorstwa nie inwestują, to znaczy, że my się nie rozwijamy. I to, że wzrasta konsumpcja, bo PKB liczy konsumpcję przede wszystkim, to nie jest znak rozwoju, tylko to jest znak intensywnej konsumpcji. Natomiast spadek, i to któryś rok z rzędu spadek inwestycji, to znaczy, że po prostu inwestycji przedsiębiorstw, mówię. Czy infrastrukturalne inwestycje mogą zastąpić inwestycje przedsiębiorstw? No, ja bym tutaj dawał przykład Iranu, też dobry przykład, jak go szach modernizował, budując tam od diabła infrastruktury. No, nie ma takiej przełożenia, że każda droga się opłaci. No rzeczywiście niektóre się mogą opłacić, natomiast co do tego, jaki jest sens tych inwestycji, to trzeba by nad każdą się zastanawiać, tylko że na razie to te wszystkie inwestycje się odwlekają, bo wszystko się realizuje w wariancie niewłaściwym. W związku z tym już naprawdę tam nie wdając się w szczegóły, ale myślę, że jeżeli siądziemy poważnie nad rozmaitymi objawami polskiej gospodarki, to dojdziemy do wniosku, że ta polska gospodarka nie idzie w dobrym kierunku i że również te rządy jej nie sprzyjają, po prostu jej nie sprzyjają i mówienie o jednym okienku od 3 lat to nie jest akurat to, czego potrzebują przedsiębiorcy w Polsce, żeby mogli ciężar, przepraszam za frazę, ten ciężar gospodarki ponieść i żebyśmy się mogli rozwijać. Znaczy chcę dodać, że w tym wzorze liczenia wzrostu gospodarczego bardzo łatwo uzyskać wzrost gospodarczy. Wystarczy podnieść podatki i w ten sposób natychmiast następuje wzrost gospodarczy. Sama metodologia, według której się między innymi podaje wzrost gospodarczy w Polsce, jest absurdalna zresztą. Zrobiliśmy analizę tych wszystkich zależności i czynników i naprawdę to, co właśnie mój przedmówca wskazał na inwestycje, ale wystarczy zobaczyć, że w przyszłym roku na przykład możemy mieć wyższy wzrost ze względu na to, że rząd podniósł podatki. Natomiast co do czarnych scenariuszy, czy czarnym scenariuszem jest to, że rząd Niemiec tak naprawdę moim zdaniem już dawno ma alternatywny scenariusz
jeżeli chodzi o wyjście ze strefy euro. Skoro rząd Niemiec po II wojnie światowej, jak się okazało, od samego, że tak powiem, powstania Republiki Federalnej Niemiec przygotowywał wariant zjednoczenia Niemiec, mimo że to było niewyobrażalne, to tym samym dzisiaj, będąc w strefie euro, ma wariant taki, kiedy jest mowa o kryzysie i w którym trzeba ratować Niemcy i niemiecką gospodarkę, a nie całą strefę euro. Czyli od polskiego rządu i jego dalekowzroczności należałoby wymagać, aby polski rząd też miał scenariusz opracowany na najgorsze możliwe zdarzenia, a takie, jak widać, w historii się zdarzają. Ciekawe jest, czy w Związku Radzieckim był scenariusz na rozpad i podpisanie porozumienia w Białowieży, prawda? Czy tam jednak gdzieś w archiwach nie zalegają analizy, dokumenty, które wskazują na taki rozwój sytuacji? Tak. Jeśli można, jedno pytanie merytoryczne tym razem. Tylko przedstawić się, proszę. Żeby... Tak, Karol Adamiec, jestem sympatykiem Kolibra i moje pytanie jest takie, czy nie wydaje się panom, że dług, jaki jest w tej chwili w Stanach, w Polsce, w Europie, jest długiem technicznie nie do spłaty? To są takie kwoty, że choćby wszyscy nic nie jedli przez 20 lat, ten dług i tak nie zostanie spłacony. I czy w takiej sytuacji co robić? Tak jak tutaj wcześniej wspomniałem, mamy sytuację, w której rząd Niemiec w 90 czy tam 80 kilka lat po I wojnie światowej właśnie podpisał dokument o spłacie zobowiązań z tamtego okresu. Czyli one nie będą, nie przeterminują się, zapłacą najwyżej pokolenia, które będą żyły za 100 czy 200 lat dług właśnie zaciągnięty na początku XXI wieku. Jeszcze ostatnie, tak, pytanie, bo tutaj dostaję rozpaczliwe sygnały od szefostwa, że już musimy zmierzać do końca, więc... Dobrze, więc... Artur Dziambor, Kolibier Trójmiasto. Ja tylko chciałem się zapytać, po co my jesteśmy tymi odpowiedzialnymi, którzy im mówią, że powinni iść inną drogą? Przecież tym takim skrajnym liberalizmem i tym, na co czekamy, jest ta możliwość pracy u podstaw, czekania, aż to wszystko się zawali, budowanie tego od nowa. Więc prędzej czy później i tak do tego dojdzie, a pod nasze drzwi nie przyjdą ci ludzie i nie powiedzą: Jezu, mieliście rację, Boże, jak fajnie. Byli tacy, którzy myśleli dobrze, czemu myśmy tego nie widzieli? Po co my im to mówimy? My powinniśmy spokojnie czekać, niech to się zawali. Wydaje mi się, że już odpowiedziałem na to pytanie, zanim mnie pan zadał, to znaczy mówiłem wyraźnie, że są różne możliwe scenariusze. Delikatnie mówiąc. I także są różne możliwe, i także jest możliwy scenariusz, i może nawet on jest bardziej prawdopodobny właśnie, że ta nie będzie jakiegoś wielkiego tąpnięcia, tylko takie jakby wypuszczanie powietrza z balonu poprzez rozcieńczanie pieniądza. No nie wiem, czy to już brnę dzisiaj w jakieś metafory ryzykowne, no. Ale po prostu tak jak można psuć dolara, tak można psuć euro. Jak można psuć euro, tak można psuć i złotego. No w tej chwili przyjęto w fazie rozwoju i na fali optymizmu przyjęto na świecie pewne rozwiązania dotyczące walut, które wyjęły te waluty z ręki polityków w krajach rozmaitych, czy narzuciły pewne ograniczenia, ale to też nie jest na wieczność. Tutaj będzie prawdopodobnie kuglowanie i kombinowanie, no, na każdym poziomie, więc dlatego należy, uważam, nie czekać, broń Boże, sobie właśnie to jest. Ja wiem, że to jest takie bardzo prawicowe i arcykonserwatywne po prostu. Siedzieć na fotelu, mieć słuszność i czekać, aż świat się zawali. No, to jest ten wredny, podły świat się zawali. No i mądrze to chyba się nazywa radykalizmem apokaliptycznym, taki sposób funkcjonowania. I on nawet ma swoich oddanych zwolenników w Polsce, nawet bardziej licznych niż by należało dla zdrowia kraju mieć. No ale bardziej prawdopodobnym wariantem jest to, że wszystko jest w dzianiu się. Bardziej prawdopodobnym wariantem jest to, że jednak świadomość, jak mówiłem, zbliżających się kłopotów spowoduje pewne wytrącenie społeczeństwa ze stanu takiego obecnego ogłupienia, zachwytu, prawda,
bo Polacy się tutaj zachowują, jakby wpadli na promocję w hipermarkecie. Byli wygłodzeni w tym PRL-u i do dzisiaj jeszcze to widać, że mają po prostu silny przymus konsumowania rozmaitych błyskotek. I ten nastrój można zaobserwować i stwierdzić różnymi badaniami socjologicznymi. Ale nic się tak łatwo nie zmieni jak nastroje społeczne, zwłaszcza w naszym kraju. Chyba się do tego przyzwyczailiśmy. No i tak jak tutaj mówiliśmy też wszyscy, w każdym najbardziej bezsensownym otoczeniu są jakieś jednostki, które myślą i są jakieś grupy, które tworzą scenariusze, tak jak myślę, że rozpad komunizmu był tutaj rozpadem modelowym. To znaczy przykładem modelowym, nie w sensie, że wzorem do naśladowania, tylko że przykładem, gdzie możemy obserwować, nie wiemy jak to było w Rosji, czy oni tam mieli w Związku Sowieckim jakieś scenariusze, kto miał jakie scenariusze, bo na pewno rozmaite ośrodki miały swoje scenariusze. Natomiast możemy z pewnością bardzo dużą mówić, że w Polsce pewne ośrodki już w latach 80. tworzyły kolejne scenariusze, jak wyjść z komunizmu, jak nawet wyjść ze strefy sowieckiej, chociaż to się wtedy wydawało niewyobrażalne. Chociaż robiły to nie tak, jak Niemcy robili te scenariusze na wypadek zjednoczenia kraju, czyli nie w imieniu państwa, tylko w imieniu pewnej sitwy i pewnej grupy, prawda, jak się w tej sytuacji zachować. No ludzie są racjonalni, a ci ludzie, którzy mają wiedzę i są racjonalni, starają się z tej wiedzy korzystać i rozmaite scenariusze tworzyć, niekoniecznie je udowadniając. No jest pytanie, czy jesteśmy w stanie, już tak mówiąc górnolotnie, wytworzyć jako Polacy swoje elity władzy, swoje ośrodki polityczne, które będą, działając w imię dobra ogółu, w stanie przeciwstawić się działaniom podejmowanym w imię dobra grupy, bo takie działania we wszystkich sytuacjach kryzysowych są zawsze podejmowane przez rozmaite grupy. No cóż, to chyba pan, jeszcze słowo? Chciałem coś powiedzieć dobrego wobec rządu. Pan premier, jakby proponując likwidację dotacji dla partii politycznych, mógłby odblokować ten zacementowany dzisiaj oczywiście rynek polityczny i dać szansę, przynajmniej w perspektywie wielu lat, aby nowe formacje polityczne weszły i mogły konkurować, no może nie na równych prawach, ale mogły konkurować. Także jeżeli popatrzymy na Orbana i jego formację młodych ludzi, przecież to byli swego czasu formacja młodego pokolenia, to i przed wami stoi taka szansa, aby dokonać tych zmian, w których nasze tutaj pokolenie brało udział w latach 80. i po zmianie. Także powinniście wziąć odpowiedzialność za swoją przyszłość, tym samym przyszłość kraju.